Warszawa. Mija kolejny piękny dzień w naszej wspaniałej stolicy. Jutrzejsza pogoda to słoneczne 23 stopnie, wieczorem mogą zdarzyć się przelotne opady. A teraz wszystkich słuchaczy kładących się już do snu zapraszam na wieczorny relaks przy muzyce jazzowej. 21.30 jak co dzień, notuj. Jaki mamy promień? Maksymalnie 3 kilometry. Ten punkt centralny, on musi być gdzieś w okolicach wieży. Możemy iść do instytutu. Nie potrzebujemy więcej dowodów. Potrzebujecie więcej dowodów. Pan chyba nie rozumie. To pani nie rozumie. Pani... Słucha. Roma słucha. No tak, nieważne. Słucha. W każdym razie zabraniam się wam tym zajmować. I szczerze to radzę, żebyście się w końcu zajęły czymś poważnym. Na przykład czymś, co faktycznie wchodzi w zakres waszych obowiązków. I radzę się dostosować. Naprawdę nie jest łatwo znaleźć inną pracę w zawodzie klimatologa. Ale czy pan naprawdę tego nie rozumie, że to promieniowanie jest zagrożeniem dla całej tej okolicy? A czy ja ci się pozwoliłem odzywać? Idźcie już. Proszę. Dopóki rozmawiamy kulturalnie. Oczywiście, panie prezesie. Przepraszamy. Już wychodzimy. Ale co ty robisz? My pracowałyśmy nad tym od 3 miesięcy! Uspokój się, przecież mamy wszystko pod kontrolą, tak? No, zabierzemy cały sprzęt do lasu, pojedziemy tam dzisiaj w nocy i zarejestrujemy wszystko. Dobra. Znowu paliłaś w moim aucie? Możesz się skupić na drodze? Nie, nie mogę, Roma. Mówię poważnie. Tak, paliłam. Znowu paliłaś w aucie? Nie, nie mogę, bo już cię prosiłam o to naprawdę wiele razy. Przestań, dobrze? A ty możesz przestać mnie wreszcie tak traktować? Co się stało? Szalałaś? Halo, no co? Mary, co jest grane? Co się stało? Ze mną co się stało? Co jest? Nie widziałaś tego? No ale czego? No tego tu... Dobra, daj spokój, jedziemy dalej, dobra? Według wskaźników znajdujemy się w pobliżu miejsca, z którego pochodzi promieniowanie. Teren nie nosi znamion działalności człowieka. Gleba jest... Gleba jest dosyć podmokła. Dobra, co wy tu robicie? Macie zgodę na nagrywanie? Nie, panie chyba wiedzą, że to jest teren prywatny. Tak, tylko na chwilę. Przypadkiem. Przejazd. Jestem święty Mikołaj. Proszę pana, bo naprawdę jesteśmy... Naprawdę nie robimy nic złego. Tutaj badamy naprawdę niecodzienną sprawę. To jest jedyna taka szansa. Bardzo proszę, może nas pan puścić? Dobra. Zobaczymy, co da się zrobić. Chodźcie. Ale my teraz już nie mamy wyjścia. Thank you.
Marysia! Konieczne? Trochę ich szkoda. Nie mów tak wiele i chwytaj za szpadel. To całkiem dziwne zdanie. Przestań tyle gadać i łap za łopatę.